Rozbudowa fabryki siegienia Aubi w Kluczborku prowadzona jest w ekspresowym tempie. Konstrukcja hali już stoi. Właściciel niemieckiego koncernu Wieland Frank zgodnie z tradycją zawiesił dzisiaj wiechę pod samym dachem hali. Rekrutacja pracowników ruszy już w kwietniu. W nowej hali siegienia Aubi powstanie 60 nowych miejsc pracy. Cel jest taki, że będzie tutaj nowy produkt produkowany, okucia głównie do aluminium, ale również dalsze przenosiny produkcji z zakładu w Niemczech. Przenosiny muszą nastąpić zgodnie z projektami tutaj naszymi wewnętrznymi od marca, dlatego hala już powiedzmy jest prawie gotowa. Kolejne transfer produkcji będzie miał miejsce w kwietniu, także planujemy do czerwca praktycznie cały transfer produkcji zająć. U nas zatrudnienie jest zależne od sezonowości, czyli w zimie mamy pracowników odpowiednio mniej. W tej chwili mamy stosunkowo dużo jak na okres zimowy, bo to jest 420. Planujemy zatrudnić włącznie z sezonowością do 600 pracowników, także z czego tak naprawdę ta 180 pracowników to jest więcej, z tego 120 to jest związane z sezonowością, a 60 to jest związane z transferami produkcji. No i zatrudnienia będą jak do tej pory, już w marcu, kwietniu będziemy zatrudniać nowych pracowników. Przede wszystkim szukamy operatorów produkcji, pracowników produkcji, natomiast też szukamy pracowników administracyjnych. Głównie nam chodzi o inżynierów, planistów procesów, inżynierów jakości, także w tej chwili dosyć dużo mamy stanowisk rozpisanych. Ta inwestycja opiewa na wartość około 12 milionów złotych.